No i się wiele wyjaśniło, przyjechała policja, nam z nami porozmawiała, ale takie sympatyczne chłopaki. Słuchajcie, w związku ze znaleziskiem tak zwanego polskiego wątku, ogłaszam wielkie poszukiwania polskich turystów, którzy byli tutaj w 2006 roku i przywieźli z Polski polskie gazety. Skontaktujcie się ze mną, 40 lat i do piachu.pl. Znajdźcie mnie i opowiedzcie swoją historię. A może macie zdjęcia z czasów świetności tego hotelu? Od panów policjantów dowiedzieliśmy się, że hotel został zamknięty 3 lata temu, czyli w 2019 roku. Po prostu nie szło, a koszty remontu i utrzymania były coraz większe. A teraz nie wolno wchodzić. No chyba, że się bardzo chce, to wtedy wolno. Słuchajcie, taka sytuacja, prowadzicie bar, no i jakaś tam biznes idzie, tu sprzedacie wino, tu dwa wina, tu browara i zostają butelki. No i co z tymi butelkami zrobić? Jesteście w dziczy, wszędzie góry, ani tych butelek nigdzie zawieść, ani sprzedać, ani zasiać. No to znajdujecie sobie na pustyni takie miejsce i buteleczki, jebu but babum. O! Dobre kilka lat musieli zbierać, żeby to wysypisko uzbierać. Być może to są straty z powodu COVID-a. Być może nie. Przyjeżdżajcie do Tunezji, bo zobaczcie, co się dzieje, jak nie ma turystów. Tak jak Piotrek powiedział, prawdopodobnie COVID zdziesiątkował, no bo utrzymanie takiego basenu na środku pustyni to nie jest 500 zł dziennie. No i całkiem przypadkowo wyszedł nam materiał filmowy z kategorii Urbex. Opuszczony, kilkogwiazdkowy hotel, cały kompleks. Na pustyni w Tunezji. Klimatyzacja nawet, były klimatyzowane pokoje i wydaje mi się, że to jest jakiś dużo starszy model tej klimatyzacji, więc myślę, że albo ten hotel był zbudowany dawno temu, albo opuszczony dawno temu. I kto mi teraz uwierzy, że ja byłem w Tunezji? Polskie dziewczyny, dziewczyna marca, dziewczyna kwietnia, znowu śmietana, zapomnij, a tu azyl dla leniwych. Super temat odcinka. Fajna. Ciekawe, ile ma teraz lat. Z 60.
i się wiele wyjaśniło. Przyjechała policja, nam z nami porozmawiała, ale takie sympatyczne chłopaki. Słuchajcie, w związku ze znaleźliskiem tak zwanego polskiego wątku ogłaszam wielkie poszukiwania polskich turystów, którzy byli tutaj w 2006 roku i przywieźli z Polski polskie gazety. Skontaktujcie się ze mną. 40lat@dopiachu.pl. Znajdźcie mnie i opowiedzcie swoją historię. A może macie zdjęcia z czasów świetności tego hotelu? Od panów policjantów dowiedzieliśmy się, że hotel został zamknięty 3 lata temu, czyli w 2019 roku. Po prostu nie szło, a koszty remontu i utrzymania były coraz większe. A teraz nie wolno wchodzić. No chyba, że się bardzo chce, to wtedy wolno.